Witam bardzo serdecznie. Wiecie, się znajdujemy w domie detektywa, a kazał nam tutaj przyjść nie kto inny jak Zygfryd. A weźmy, okradnijmy kolegę. Dobra. Może to nie jest zbyt moralne, że przychodzę w nocy. Proszę, proszę. Któż to zawitał w nasze skromne progi? Zapraszamy. Geralt z Rivii. Wiedźmin, rezun jakich mało. Twoja legenda cię wyprzedza, Geralt. Jak mogę pomóc? Szukam informacji. Nie wiem, czy trafiłem pod właściwy adres. Dobre pytanie. Jeśli powiem ci, że pracowałem dla adwokatów Codringera i Fena, to wystarczy? Te nazwiska nic mi nie mówią, ale wierzę, że to dobra rekomendacja. Jako profesjonalista z całą pewnością rozumiesz, że informacje mają swoją cenę. Zapłacę. Słucham cię uważnie, Biały Wilku. Interesują mnie osobnicy noszący brosze w kształcie salamandry. Tak się składa, że jestem w posiadaniu informacji na ich temat. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym wiedzieć, dlaczego interesujesz się tą sprawą. Azar Javed. Coś ci to mówi? Obiło mi się o uszy. Dlaczego szukasz Javeda? Powiedzmy, że żyć Javeda ma umówione spotkanie z moim butem. Normalnie kasuję za to pieniądze, ale tobie powiem gratis. Sprawą salamandry zajmuję się od jakiegoś czasu. Mam pewne informacje. Kontynuuj. Salamandrą dowodzi Azar Javed, zelikański czarownik. To bardzo groźny przeciwnik, praktycznie poza moim zasięgiem. Ma kontakty i środki wystarczające, by wpływać na sytuację w mieście. Widziałem próbkę jego możliwości. Coś jeszcze? Podejrzewam, że działają na dużą skalę. Chodzi o coś więcej niż o złoto, być może o politykę. Prowadzą też eksperymenty genetyczne, bardzo niebezpieczne eksperymenty. Zwykli bandyci nie mieliby ani wystarczającej wiedzy, ani środków. To prawda. Kto może pracować dla Javeda? Domyślasz się? Kapitan Straży Miejskiej, który umorzył śledztwo w ich sprawie, znika gdzieś na całe noce. Porozmawiaj z nim. Może uda się coś z niego wycisnąć. To wszystko? Jest jeszcze drugi trop. Straż Miejska przetrzymuje pewnego człowieka, który ma ważne informacje. Straż? Gdzie? W lochu? Tak, to nasza szansa. Musisz znaleźć sposób, żeby przesłuchać tego więźnia. Spróbuj dowiedzieć się jak najwięcej od strażników. Masz to jak w banku. Ludzie często mi się zwierzają. Informacje od niego mogą być bezcenne. Powodzenia. Wiesz coś więcej o więźniu z Salamandry? Możliwe, że to jeden z dowódców. Niestety straż chwyta raczej drobnice, a grube ryby zostają na wolności. Wszystkiego dowiemy się, jak przesłuchasz więźnia. Zobaczymy. Zrobimy to. Jeszcze jedno. Sądzę, że jesteś śledzony. Co sugerujesz? Pokrzyżujmy ich plany. Poczekaj u mnie chwilę, zaczną im puszczać nerwy. I zaskoczymy tych, co chcą zaskakiwać. Wyjdę o północy. Okej. Bo nie chciałbym się zajmować tak szybko tym głównym wątkiem. Wiedźmina, coś długo nie ma. Musiał wyjść inną drogą. Nieistotne. Pozytywnie prawdziwie. Suponuję, że pułapka jest gotowa. Owszem. Zajmij się zadaniami w dzielnicy handlowej. Zostawię sprawę w rękach naszego najlepszego agenta. Nie. Pomogą. Wiecie co, nie chciałbym tak popychać wątku fabularnego do przodu,
bo mam jeszcze niezałatwione sprawy na grobli, a mianowicie na bagnach. I chciałbym tam się udać. Chciałbym zabić te wszystkie utopce, które się tam znajdują, więc idziemy na groble, dobrze? Wątek główny jeszcze zrobimy. Nie spieszy nam się aż tak bardzo. HP nam się regeneruje, a chciałem tam iść nocą, ze względu na to, żeby pozabijać te wszystkie utopce, bo mogę dostać 400 orenów, bo chciałbym sobie szybko załatwić tą zbroję za 5000 orenów. Widzicie, tu też są utopce. Okej, to tyle. Znajdźmy przewoźnika. Nie znajdziemy, co? Przecież ognisko. Ale chciałem tam nocą być. Chciałem tam być nocą. Będziemy musieli najwyżej przespać się jeszcze. Znaczy, pomedytować. Już w samym... na samej grobli. Dziwne, patrzcie, mamy tyle doświadczeń. Aha, brakuje nam zaledwie 300. Myślę, że do południa. Bo chciałbym, wiecie, iść na te bagna, kiedy będzie północ, żeby pozabijać wszystkie, dosłownie wszystkie, wiecie co, utopce oraz te drugie. Tupielce. Ile kupców? Dajcie mi przejść. Nie zabawimy raczej długo na tej grobli. Jeszcze tam mamy dosłownie kilka zadań. Ten list też chciałbym... Jesteś gotowy? Tak. Tak. Chciałbym oddać list. Jest to tyle raczej. Dobra. Escape. Bo 400 orenów za takie zadanie to jest sporo. Każe ten soundtrack i to bardzo dobrze. Często maszynimi był używany. Dobra, gdzie jest ognisko? Szukamy ogniska. A i czemu żadnych wskaźników? No wreszcie. Ognisko. Kto chce się zabrać promem? Ja raczej nie. Jan Peer. Nie kojarzę. Do północy. Bo do zmroku nie wiem, czy wystarczy. A tak już wszystko będzie. Chociaż na bagna full. Widzicie? Sporo tych topów, co? Zaraz dosłownie wbijemy poziom. Chyba z tym budowy. O, jeszcze nie. Doły zginął. Chcemy bić tutaj, znaczy zapisać sobie grę. Dobra, już szukamy utopców jak najwięcej. Ile coś tu będzie. Ale raczej nie spodziewam się. Dobra. Chciałem to zadanie wreszcie zakończyć. Dobra, pójdziemy od północy bardziej. Z tą... od północy, od przystani właśnie. To może tutaj czegoś nie będzie. O, są utopce.
chyba nie mieliśmy powiedzianego, co dokładnie, tylko że udowcy i to pielce. Staram się niczego nie przeoczyć, ale jakoś nadal więcej jest ponoć tych topielców i utopców. Dobra, jeszcze tu coś jest. O, wreszcie. Dobra, udajmy się tutaj mniej więcej, żeby odbić ten list. Wolę pozakończyć pewne sprawy, dopiero później zająć się innymi. Poza tym, jeśli znalazłbym dwóch wilków, byłoby super. Mam zadanie właśnie, żeby się zdobyć futra. O nie, ta roślina. Słyszeliście? Chcę wilki. Ej, wilk, twór. Dajcie. Tutaj powinny być gdzieś wilki. Nie będę z nimi wszystkimi walczył na pewno. Dobra, wilków szukamy. Jarenbold. Możemy z nim gadać, bo on nam zlecał ogólnie. Mów! Oddałem zioła przewoźnikowi i otrzymałem zapłatę. Świetnie. Dzielimy się pół na pół, tak jak to było ustalone. Dobra, damy mu. Zgadza się. Oto twoja dola. Interesy z tobą to prawdziwa przyjemność. Wzajemnie, Jaren. Mów, przybyszu. Nie chciałem go oszukiwać. Bywaj. Jestem uczciwym wiedźminem. Bo wierzę, że troszeczkę doświadczenia dostałem. No i poza tym też nie będzie mnie to denerwowało na liście zadań. 200 urenów to nic. Widzicie, troszeczkę doświadczenia mi wpadło. Albo mi się tak wydaje. Dobra, chciałbym wilki. Wilki, gdzie są wilki? Słychać je, ale nie widać. Zwiadowca zakonu? Siegfried? Tutaj? Co oni tu robią? Geralt? Na święty płomień, dobrze cię widzieć. Co się stało? Dostałem kolcem Echinopsa pod nagolennik. Nie mogę chodzić, a mieliśmy znaleźć cmentarzysko golemów. Najpierw jakiś idiota. Niech święty płomień rozświetli mroki jego umysłu, bełkotał o komarach i gelomach, a potem dostałem tym przeklętym kolcem. Ach! Ranę trzeba opatrzyć. Nie ma czasu na drobiazgi. Elfy będą handlować z hawekarami na cmentarzysku golemów. Miałem wyeliminować hawekarów i wiewiórki. Jednym ruchem ściąć wszystkie łby hydry. Wygląda na to, że hydra jeszcze pożyje. To był bezpośredni rozkaz od samego wielkiego mistrza. Geralt, pomóż mi proszę. Przekażę ci dowództwo nad oddziałem. Jestem wiedźminem, nie żołnierzem. Wierzę w ciebie, Geralt. Wierzę też, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Święty płomień obarczył cię odpowiedzialnością i zaszczytem. Spokojnie, Siegfriedzie, nie unoś się. Proszę cię. Naprawdę potrzebujemy pomocy. Spoko. Dobrze. Poprowadzę rycerzy. Dziękuję. Uderzajcie mocno i pewnie. Niech święty płomień was prowadzi.
Tak sobie myślę, że nie zawadziłoby użyć wiedźmińskich eliksirów. Słyszałem o nich wiele dobrego. Oczywiście. Wiedźmin nigdzie nie rusza się bez swoich eliksirów. Jeszcze jedno. Kim są hawekarzy? To gnidy, jakich mało. Ludzie sprzedający wiewiórkom broń. Dobra. Bo może myślałem, że na druidów oni chcą ogólnie na początku. Na wagę złota. Co ja zepsułem? Dobra, nieważne. Przeczytajmy grę, wiecie? Bo mi się wydaje, że to z tym listem. Zakończymy to i dajmy sobie spokój. Jeśli to to. Tak. Nie, no zakończę to, skoro już jestem tak daleko, no to nie chcę rezygnować z tego. Dobra, daliśmy mu. Bywa. Pójdziemy tutaj. Oj, tutaj. Pójdziemy jakoś tędy, żeby ich ominąć. Żeby mnie nie wzięli do rozmowy. Zapiszę jeszcze grę, nie wiem po co. Wiecie, bo szkoda psuły takie zadanie. Wilka chciałem znaleźć. Dobra, Siegfried, omijamy. Tu są te golemy ogólnie, mniej więcej. Cmentarzysko. O, widzicie? Daj, proszę, chcę znaleźć dwa wilki. Dwa wilki, tylko dwa wilki. No szczęśliwy. O, są. Teraz zdobywamy to i... Elo, mamy. To ten, który jest w porcie, tutaj. Więc kolejne zadanie będziemy mieli zaliczone, a raczej zlecenie. Dobra, pogadamy sobie z... Gdzie jest ten elf? Co? Nie, to nie to. Gorący towar. Nie. Na wagę złota. Jakoś go nie widzę. Tu niby był. Prześpijmy się, wiecie? Jest to ognisko gdzieś? Gwynblade. Biały wilk, tak? Gwyn... Chciałem tu odpocząć gdzieś. Bywaj. Jeśli mogę. Ale chyba nie. Chyba, że pójdę do Siegfrieda, do ogniska taką. Może mnie nie zaczepi. Nie zaczepił. Jest dobrze. Co ewoluujemy? Który mamy poziom? 13, więc jeszcze nie możemy. Siła. Weźmy parowanie.
wytrzymałość, styl szybki. Weźmy jeden. Silny nie ewoluuje tutaj. Tu szybki mamy, tu w grupowy. Więcej myślę, że nie będę ewoluował jednak. Bo szybki. Chcę szybki mieć. Oba. Znak art mamy. Myślę, że znak tylko art będę korzystał. Może igni, ale nie. Więc dobra, robimy tak. Szybki. Mogę anulować w ogóle? Nie, nie da się anulować. Dobra, i weźmy tak. I do świtu. I tak jak mówiłem, oba szybkie. Ten obszarowy nie będzie mi jednak potrzebny i będę chciał bardziej pod wytrzymałość iść, jeśli będę mógł oczywiście. Gdzie on się znajduje teraz, ten elf? Chcę wracać. Nie ma go, kurwa. Dlaczego go nie ma? I teraz spalę sobie zadanie, co? Nie ma go. Czy wy to widzicie? Muszę teraz udać się na bagna i przekazać wiadomość. Super. Nie ma to. Może ich popytam, gdzie on jest. To jest dziwne strasznie. Może ten list przeczytam, wiecie? Nie powinienem tego robić. List Vivaldiego. Drogi Iwany, litościwy, pominę liczem ton twego listu. Napisałeś rzeczowo, więc ja również odpowiadam rzeczowo. Uważam twoje przedsięwzięcie za gówniarskie i szkodliwe. Zarówno dla elfów, jak i krasnoludów, mówiąc językiem wielkiej finansjery, odmawiam kredytowania. Mówiąc językiem twoich chłopaków, nie mam i nie dam. Co więcej, nie dałbym nawet, gdybym miał. Aha. W sumie nic ciekawego nie ma. Może tu gdzieś siedzi, ale... Jak widzicie, on powinien tutaj leżeć. Nie wiem, może się szukam? Starszy druid. Bywaj. Nie. Dobra, wiecie co? Dziecię. Myślę, że na razie nie będę zaczynał tego zadania u Siegfrieda. Nie chcę tego popsuć po prostu. Gwynblej. Był tu wcześniej inny wiedźmin? Berengar? Chodził tu taki. O zioła pytał, o potwory. Za ile można sprzedać mchy w mieście? Chciał, widać, zarobić na zielarstwie. Potem zniknął z dnia na dzień. Kręcił się koło tej przeklętej wieży. Może natrafił na bardzo silne monstrum. Możliwe. Dziękuję za pomoc. Wafail, Gwynblade. Mhm. Może tutaj się znajduje, bo tu jest taki obóz nieludzi właśnie. Więc może... Przy okazji może pójdźmy jeszcze raz do tego i wieży maga. Dużo topsów. Widzicie, jak szybko poruszam się? Strasznie szybko. Co tutaj z jednej strony tylko można wejść? Naprawdę? Ten, wiecie co, ta roślina, chyba że znamy z nią radę, nie jestem w 100% pewny, bardzo wątpię.
Dajemy radę. Chyba nie to. Dobra, czytajmy grę. Nie, no są silne strasznie. Nie chcę nawet wiedzieć, ile ja bym dostał za niedoświadczenia. Ale gdy byłem w jaskini, to pamiętacie, udawało mi się. Udawało mi się je zabić. Ale to były słabsze widocznie wersje. Zastanawiam się, czy jeszcze wiki na przykład nie levelować. Wiart i igu. Nie. A czy nie otworzymy słabo, co? Tak, dla żartu, w sumie przyszedłem. Idziemy do tego obozu, nie ludzi. Dobra, wydajmy na ognisko. Wiem już mniej więcej, jak się poruszać po tych bagnach. Tędy nie przejdę. Nie można cały czas biegać też z mieczem wyciągniętym. Po jakimś czasie Wiedźmin go chowa, trzeba następnie go wyciągnąć. Jeju, zarośnięte wszędzie. O, jest właśnie. Wreszcie go znalazłem. Gdzie wskaźnik go na mnie pokazał? A, Wiedźmin. Widzę, że nie próżnowałeś. Obóz szkoleniowy? Aby skutecznie prowadzić walkę, musimy trenować. Naprawdę myślisz, że ta garstka może cokolwiek zwojować? Czy garstka kamieni może zmienić się w potężną lawinę? Czy miasto może spłonąć od pojedynczej iskry? Obaj znamy odpowiedź. Cóż... To prawda. Tak. Masz dla mnie jakieś zadanie? Udowodniłeś, że potrafisz sprawnie poruszać się po bagnach i wyświadczyłeś nam przysługę. Teraz chcę cię poprosić o drugą. Słucham. Podobno w okolicy pojawili się rycerze zakonu Płonącej Róży. Ci mordercy nienawidzą nieludzi i wcześniej czy później przyjdą, żeby nas zabić. Co ja mam z tym wspólnego? Przeprowadź moje komando na cmentarzysko Golemów. Nie, nie, nie. Będzie tam czekał Hafkaren z transportem broni. Nie jestem pewien. Nie, nie, raczej nie. Tak. Ale oddamy mu to zadanie. Mam odpowiedź Vivaldiego. Skoro wysłał wiadomość, ma dla mnie słowa, a nie pieniądze. Przypuszczałem, że tak będzie. Czyli przyszedłem niepotrzebnie? Wręcz przeciwnie, Wiedźminie.
Vivaldi nie chce lub nie może nam pomóc. To bardzo istotna informacja. Wspomniał coś o przyczynach swojej decyzji? Nie. Sam nie wiem, co o tym myśleć, jak powiedział król Desmond, gdy przyłapano go na oszukiwaniu w karty. Żarty na bok, jak powiedział król Desmond, gdy wśród uczty goście zaczęli sinieć i umierać. To wszystko, co mam do powiedzenia na temat Vivaldiego. Masz rację. Przejdźmy do konkretów. Mam dla ciebie zlecenie. Masz dla mnie jakieś zadanie? Udowodniłeś, że potrafisz... Nie. Nie jest... Tamtą oddamy i tyle. A nie chcę mieć wspólnego. W sumie nic nie mam do skrytelu. Ale jeśli mam już wybierać, to będę połączony z Płonącej Róży. I Zygfryda. Tak, przynajmniej uważam. Już mam się opowiedzieć po jakiejś stronie. Jakie dostałem to w ogóle gdzieś? Dobra, pójdźmy do Sigfryda ogólnie. Dobrze idę, nie? Doświadczenie zanim dostajemy zaletę. Strasznie mało. A co takie pachałki, nie? Winogrona. Dobra, zróbmy tak. To zjedzmy. To weźmy. Udajmy się już prosto do... W sumie mieliśmy tutaj zrobić zaledwie dwie rzeczy na bagnach, a troszeczkę nam się to przedłuża. Mieliśmy tylko oczyścić ten przystań i wziąć list. A tutaj widać jeszcze jedno zadanie będzie. Tak jak mówię, jeśli już mam coś po jakiejś stronie, to wolę raczej po zakonie. Po stronie zakonu. A nie jeżeli skojetel. Dobra, wiecie co? Podejmiemy się tego zadania, ale zrobimy to w następnym odcinku. A tymczasem dzięki za oglądanie i zapraszam do innych moich serii, czy to na drugi mój kanał, gdzie robię poradniki z LoL'a do różnych postaci na poziomie D5. I w sumie tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.